Cześć, to ja, Jakub z kanału My Jesteśmy Nice. Dzisiaj to już drugi odcinek z serii Luźne Bedwarsy. Bardzo dziękujemy Wam za 10 łapek w górę. Dzisiaj też zagramy sobie w Bedwarsy. Na ten odcinek celem jest, abyście wbili też 10 łapek w górę. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem i dołączenie na naszego Discorda. Przepraszamy Was za tak długą przerwę między naszymi filmami. Była bardzo długa, ale polecam czekać i subskrybować, bo w czerwcu będzie bardzo mocna rzecz, która na pewno rozwali Wam banie. A teraz już nie mam co za dużo mówić. Przechodzimy do Bedwars. Jeszcze jeden gracz i zaraz zaczniemy arenę, więc czekamy na tego ostatniego gracza, który już jest. I zaraz będziemy grali. Mam taką taktykę, że obudowuję łóżko endstone'em i idę szybko do mojego przeciwnika, który jest z tamtej strony i to jest albo niebieski, albo zielony chyba. Albo biały może być. Nie wiem. Ktoś już. Nie, chyba jeszcze nie idzie. Dobra, kupujemy endstone. Nie, troszkę chyba. On jeszcze się chyba do mnie nie buduje. Wydaje mi się. Ojej, kupiłem nożyce przez przypadek. Nie wiem, czy przez przypadek, czy to nawet nie jest dobrze. Jeszcze trochę wełny sobie kupię. O, teraz tyle mi na pewno wystarczy. Chowam sobie. O, już idzie do mnie koleżka. Więc na pewno będę musiał uważać. Bo pewnie zaraz zeskoczy. Tekstury pack, którego używam, macie w opisie filmu. Dobra. Zginął. A więc teraz czekamy. Ojeju, szybko muszę zabudować. O nie, szybko muszę zabudować. O, dobra. Trochę mocniej zabuduję nawet, bo za dużo trochę kupiłem, a jak mocniej zabuduję, to nic się nie stanie, a nawet ułatwi mi to. Dobra, załóżmy, że sobie poszliśmy gdzieś. O nie, nie, dawaj. No nie, niestety nie udało nam się zabić go. Możliwe, że ma już kill off. Gdzie on może być? Nie no, raczej tutaj nie będzie. W łóżku, więc. A, tutaj jest. O, ja cię nie mogę. Musimy go. O. O, niestety nie udało ci się łóżka mojego zniszczyć. I teraz. Postaram się szybko do niego iść. Czyli wejść muszę szybko na dach. Szybko teraz tutaj się do niego dobudować. Teraz musiałbym go zepchnąć. Dobra. Dobra, jest. Zniszczyliśmy mu łóżko. Dokładnie, może nie pokonaliśmy, ale zniszczyliśmy mu łóżko i ma 8 HP, czyli 4 serca. I teraz czekamy chyba na niego. Chociaż ja bym szybko Fireballa sobie kupił i może bym go jakoś Fireballem tutaj rzucił go.
Widzę chyba, że mam firebola. Na razie mi się nie opłaca go rzucać. Bo on nie miałby nawet jak spaść w powietrze. A nie chciałbym nawet z nim walczyć. Dobra, obserwuję. Teraz byłby idealny moment na rzucenie go. Jest. I niestety, ale się nie udało. Więc szybko idę znowu kupić drugiego Fireballa. On szybko do mnie przyjdzie. Mam Fireballa. Idzie do mnie. Dobra. I spadł. Na razie nie będę szedł go atakować, bo nawet nie mam wełny. Och, no niestety nie udało ci się. Wydaje mi się, że może mieć TNT. A niestety TNT na Coxcraftie działają jak działają. O, zniszczyliśmy go, ale niestety za szybko zniszczył mi łóżko, więc może jeszcze to wygramy, chociaż bardzo małe szanse są na to. Ja bym się dobudował na początku na diamenty. Bardzo szybko. Bo tam zielony żyje i co prawda zielony żyje, ale już niebieski nie żyje, a tam jest niebieski, który walczył z zielonym. Więc o, zielony już umarł nawet, więc zostałem ja, złoty i żółty. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, abym ja nagrywał dla was więcej takich filmów, to musicie zostawić 6 łapek w górę na ten filmik, a żeby się pojawił inny filmik z innej serii, to piszcie w komentarzach, jaką serię mam zrobić. Bo jeszcze nic, nawet nikt nie napisał w komentarzach, z czego jestem bardzo zdziwiony, czemu nikt jeszcze niczego nie napisał w komentarzach, co chciałby zobaczyć i tym podobne. Albo jakieś pytanka możecie też zadawać, bo nudno jest nawet na odcinkach, a możemy zrobić Q&A. Więc co mam mówić? Dobra, wróciłem do bazy i kupiłem ochronę, protection i sharpnessa. I teraz będę sobie czekał na tutaj właśnie diamentach. I powiem wam, jak coś się będzie działo, albo jak ktoś do mnie przyjdzie, chociaż został na razie tylko żółty, który już tam idzie na diamentach. Albo powiem wam, jak kupię ochronę 2. Dobra, a więc już jestem w bazie, kupuję sobie właśnie ochronę 2. I nie wiem, czy nie pójdę sobie do białego, bo tam są ciekawe rzeczy. A więc zrobię wam teraz przyspieszenie. Dobra, było bardzo dużo złota, dużo też żelaza jest. Pójdę sobie chyba na tamte diamenty jeszcze. Mi się wydaje, bo to będzie bardzo opłacalne. Pójdę sobie trochę wełny. 5 fireballi, więc sobie 2 włożę do skrzyni, nawet 3. I teraz zrobię wam też przyspieszenie, jak się buduje.
Dobra, a więc dobudowałem się już na diamenty. Zebrałem 4 diamenty. I wracam do bazy. Żółty nie ma łóżka, więc sobie kupię teraz, a nie kupię jeszcze, czyli muszę odłożyć sobie do Ender Chestu diamenty. Żółty dotrz sobie radzi, bo na razie złoty go próbuje zabić, a żółty cały czas go zabija, więc dobrze zawodnicy chyba. Na szczęście pokonałem białego i już mało zostało nas tutaj na arenie. Teraz idę sobie i idę na te diamenty, bo tutaj też mogą być już jakieś. Dobra, są 4 diamenty. Nawet 5. Więc wracam już do bazy. Nie planuję atakować, bo to by mogło źle wyjść. Dobra, zbieram sobie wszystkie surowce. Odkładam je do skrzyni. I tak naprawdę nie wiem co mam robić, bo oni się biją. Ja bym nie byłbym chętny do tego, żeby się z nimi bić, bo mówię, mogłoby to bardzo źle na mnie wyjść. Nie jestem najlepszy, a po drugie nie mam jeszcze łóżka. Mogę spróbować iść do niebieskiego. I tam spróbować zaatakować żółtego. A więc zrobię wam teraz znowu przyspieszenie, jak się buduje. Jestem już w bazie u niebieskiego i teraz zbieram sobie też surowce i spróbuję się coś dobudować tutaj, tam iść do zielonego i tam do tych diamentów się dobudować, aby potajemnie zaatakować żółtego. Będę bardzo ostrożny, żeby tutaj nic się nie stało. Od zielonego sobie też zbieram surowce, kupię sobie trochę golema, sobie jakiegoś kupię. Nigdy nie za wiele dodatków. I tutaj widzę, że zielony próbował się budować do żółtego na diamenty, ale nie dobudował się, więc my to zrobimy. I boję się najbardziej, że żółty zaraz tu podejdzie na diamenty i mnie zobaczy. Czy żółty jest w ogóle u siebie w bazie? Wydaje mi się, że nie. Więc delikatnie, powoli będę sobie szedł do żółtego. A, bo żółtego już nie ma nawet. Został mi tylko morski. Najbardziej się go obawiam, bo tak naprawdę morski, nie morski, przepraszam, co ja gadam. Złoty. Złoty, idziemy do złotego i najbardziej się obawiam, bo on ma jeszcze łóżko jako jedyny. Bo ja już nie mam. Teraz będzie autodestrukcja, więc wydaje mi się, że o nie. Najprościej będzie go zniszczyć. Nie umiem grać w tą grę. Dobra, szybko. Bierzemy jeszcze te firebole.
Mam jeszcze ich trzy. Teraz by się przydało. Spadł! Nie wiem, jak to mi się udało. Na pewno jest on z siebie zadowolony, mi się wydaje. A więc przejmiemy teraz sobie tą bazę. Bo ta baza jest bliżej jest w tej bazie do właśnie naszego złotego. I teraz sobie nie możemy postawić golema, tylko nieco. Musiałbym wrócić do swojej bazy i postawić go tam, ale no niestety nie mogę tutaj. Więc sobie poczekamy i spróbujemy go strącić fireballami. Tam jest chyba różowy, a dopiero tam jest pomarańczowy, czyli on tak od razu nie przyjdzie do mnie, że chyba od drugiej strony zaatakuje. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału naszego oraz przypominam, jeśli ktoś nie wie, że otworzyliśmy nasz muzyczny kanał, na którym będzie właśnie w czerwcu coś bardzo mocnego. Możliwe, że pomarańczowy poszedł na środek, bo za 2 minuty będzie deathmatch. Warto byłoby iść na środek, ale niestety sytuacja, jaką teraz mam, nie pozwala mi na to. Bo po prostu boję się, że zaraz mnie pomarańczowy zaatakuje. Tego, co się obawiałem, że on jest na środku. Co on chce mi zrobić? Ja mam takie coś kolego. Super. Nie. Tylko nie to. I on będzie próbował zrobić pewnie TNT Jumpa. Ja próbuję być taktyką wojana on. Nie wiem, czemu to... Ajajaja. Dobra. Kupujemy sobie fireballa. Kupujemy sobie łuk i strzały. Dobra, próbuję też go nawalać z taktyki wojana. O nie. Zabudował się cwaniak. Dobra, próbujemy w niego trafić i jeszcze trochę nam potrzeba. O nie. Zmniejsza się bariera, więc musimy iść na niego na środek. Niestety muszę to powiedzieć, ale musimy. To zaraz się zmniejszy bariera. Bo nie zabiliśmy, więc tylko nie to, bo on ma przewagę barierową, że tak powiem. A nie, on tutaj ma bazę, czyli się pomyliłem. Różowy nie ma tutaj bazy, spokojnie.
No nie. To on mnie w konia próbuje zrobić. A, dobra. On ma 11 ma. Wygrałem! Bez łóżka wygrałem! Wow! Nie wiem, jak to się stało. To była bardzo długa arena. Fajnie się grało. Dziękuję Wam za oglądanie tej areny. Zapraszam do subskrybowania. Dajcie łapkę w górę. I zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia!